Tęczowa rewolucja postępuje na całym Zachodzie, szczególnie w państwach Europy, a także w Polsce. Zamiast Eurowizji mamy coś, co się nazywa queerwizję. Zamiast igrzysk olimpijskich, które normalnie powinny być otwierane przez sportowców, to okaże się, że znicz zapali drag queen, a polska minister do spraw równości Katarzyna Kotula podpisała się pod deklaracją wzywającą do zaakceptowania w całej Europie tzw. małżeństw jednopłciowych. Trzeba się temu przeciwstawić, trzeba temu stawić opór. Dlatego warto pojawić się na demonstracji 16 czerwca organizowanej przez Centrum Życia i Rodziny. Tygodnik do rzeczy objął nad tym marszem patronat.